Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten jakże upalny dzień. Dzisiaj będziemy sobie oblatywać kolejny samolot z nowej linii angielskich. O, takie cececzko. Jest to Seafire MK17. Jest to samolot, który na początku chciałem sklasyfikować jako średnią maszynę, bez jakiejś rewelacji. Ale czym więcej i dłużej sobie nim latałem, no to zaczęło się okazywać, że jednak jest to bardzo dobra maszyna, tylko trzeba nią troszkę inaczej polatać i na stoku jest ona kiepska. Głównie przez słabe uzbrojenie. To na szczęście się ostatecznie poprawi. Tutaj mamy standardowe hiszpanki i 4x77 to jest kaliber już tak zwany śmiech na sali, na tych tierach. Bardziej taka ozdóbka niż jakaś siła ognia. Niemniej później, jak już stanie widzialna taśma, to od czasu do czasu coś podpali, przez co zniszczy, dlatego już jest znacznie lepiej. Ale może zacznijmy od początku. Jak ten samolot się sprawuje, jak nim się lata? Przede wszystkim pierwsza sprawa to wznoszenie. Bez zarzutów, bardzo ładnie to idzie do góry. Można mieć nad wieloma samolotami przewagę wysokości, jeśli tylko będziemy chcieli, i można z niej korzystać. Jest to niewątpliwa zaleta tej maszyny. Druga rzecz, jest on całkiem szybki jak na Spitfire'y. Może nie najszybszy, ale będzie nam znacznie łatwiej kogoś ścigać czy przed kimś uciekać. Chociaż oczywiście nadal tam wszystkie energy fightery nas robią jak chcą, ale już dog fightery będziemy mogli łatwiej łapać. Więc taka, jak nie patrzeć, zaleta. Kolejna sprawa to ten samolot wytrzymuje olbrzymie przeciążenie, naprawdę olbrzymie. Ja już go narażałem na wielkie nieprzyjemności i nie udało mi się go rozerwać. Więc albo stałem się ostrożniejszy, albo po prostu ten samolot naprawdę jest twardy i pozwala na bardzo wiele dla pilota. Więc tu jest bardzo duża zaleta tej maszyny. Jeśli chodzi o wady, to nie kręci on się tak wspaniale, jak myślałem, że będzie. Tutaj w statystykach on ma naprawdę wygórowane tak kręconko. Tam tylko parę samolotów ma lepsze od niego, a jakoś kurczę, na wielu wysokościach słabo to wychodzi. Lepiej to wychodzi, jak mamy dużo energii. Lepiej mi się nim gra na większych prędkościach. Przez to, że wytrzymuje też tutaj właśnie ten samolot potężne obciążenia, przeciążenia, i nic się za bardzo z nim nie dzieje. Kolejna sprawa to ilość amunicji. No tutaj jest raczej średnia. Taki standard, jeśli chodzi o większości tych wcześniejszych Spitfire'ów, 120 na działko, czyli ani jakaś rewelacja, ani jakaś beznadzieja. Do przeżycia. Te działka są bardzo dobre, jak już mają porobione taśmy, jak już są ulepszone na maksa i bardzo ładnie strzela się nimi z bliższych odległości. Jeśli chodzi o samoloty, których się powinniśmy bać już tak na dzień dobry, oczywiście ja cały czas tutaj mówię, większość lotów, które wcześniej odbyłem, były na wersji stokowej, tam z dwoma, jednym albo bez upgrade'ów, albo później już mam chyba cztery ulepszenia teraz, a tego jeszcze będzie znacznie lepiej. W każdym razie jak 9T robi nas jak chce, co jest troszkę straszne. Oczywiście Ryzenów również musimy się wystrzegać, bo wykręcą nas też jak chcą. Na samym stoku tak ogólnie foka mi nawet dosyć sporo uciekała, się próbowała kręcić, co mnie troszkę zniesmaczyło, ale ostatecznie już jak troszkę zacząłem czuć ten samolot, to takie cuda już więcej foki mi nie robią. A zaraz zobaczymy sobie BF-y i Spitfire'y. Tak jak mówiłem, tym samolotem możecie trochę poszaleć, jeśli chodzi o spadanie na przeciwnika. Tutaj dalej ta amunicja jest lekko słaba, więc
Trzeba troszkę ich pakować, najlepiej naprawdę z bliska to robić. Jeszcze tego gościu mi go chyba zabrał, on się pali. Pali się. Już nie będę go atakował, nie będę taki. No i mamy ta 150, teraz wszyscy się tu rzucą. Gość na mnie idzie. Tutaj manewry można nie fajne robić, jeśli chodzi o uniki. Niestety, kurczę, tylko ta amunicja, no mówię, jest słaba, jest, kurczę, słaba. Tamten gość już spokojnie mi ucieknie, więc sobie go odpuściłem, bo ta jest bardzo szybkie. Najlepiej atakować takich właśnie kręcących się gości. Tutaj zobaczcie, spokojnie wytrzymujemy potężne obciążenia. Troszkę ten samolot wolno reaguje na nasze... Aj, ciutkę za późno. Na nasze manewry. Zobaczcie, BF-a wcale nie tak hopsiu przy dogania. Dlatego no mówię, troszkę z tym kręceniem. Myślałem, że będzie znacznie lepiej, znacznie szybciej będziemy takie samoloty tutaj dokręcać. Ale nie. Gościu będzie schodził sobie pętelką defensywną, to będzie nam uciekał, musimy to przerwać szybciej. Teraz powinno już być dobrze, już nie powinien uciec. No i pozamiatane. Ale, no widzicie, jest to samolot troszkę inny niż inne Spitfire'y. Oj, nieciekawy, trzeba zejść to osto. Dobra. Co to jest? G10, to nie jest jakieś mega zwinne. Fajnie jest to, że można nim naprawdę iść po pełnej kicie w takich właśnie nurkach, nie jak innymi Spitfire'ami. I się nie martwić, że się rozwalimy. Dosyć jest to szybki, no właśnie. Gość chyba spadnie, może nie? Spadł, dobra. Coś tam mamy? Tak jest, idzie nam gościu po bandzie i będzie ciężko. Niestety. No niestety, tutaj jeśli chodzi o wytrzymałość tej maszyny, kurczę, nie ma rewelacji. Nie jest to jakiś mocny samolot twardy, który szybciutko nam ucieknie i w razie jakiegoś ostrzału, no to wytrzyma tyle, co na przykład jakiś, ja wiem, jakaś radziecka konstrukcja, co to nie, znaczy właśnie kończy to się szybkimi zestrzeleniami, najczęściej pada skrzydło. Jeśli chodzi o zapalenia, to ja wiem, za często się on nie pali, ale jak już się zapali, to najczęściej spłonie. Dlatego tutaj musimy uważać, no lepiej, żeby nas nikt nie dziabnął. Nie wiem właściwie, co tu robi dwupłata. Patrzę, kurczę, gościu wziął dwupłata na takie samoloty. Dobra, może jeszcze jedną bitewkę polecę, żeby zobaczyć ten samolot w jakiejś akcji z innymi maszynami. Tak więc do zobaczenia za chwilę. I wracamy na drugą bitewkę. Tym razem będziemy się tutaj potykać najprawdopodobniej z Japończykami, ewentualnie. No teraz mogą tu latać różne maszyny w teamie, więc niekoniecznie musi być przewaga japońskich maszyn. Ja mam nadzieję, że na jakieś z nich na pewno trafimy. Jeśli chodzi o bombowce, bo teraz widać ich całkiem sporo, no to ten myśliwiec średnio nadaje się do ataku na B-17, może na radzieckie bombowce bardziej, na japońskie też tak sobie, z tego względu, że no, będziemy musieli wystrzelać naprawdę dużo amunicji. Kolejna sprawa, no widzieliście jak wygląda strzelanie do tej maszyny, krótka salwka, nie ma skrzydła. No a bombowce teraz mają te swoje karabiny, no, tutaj akurat japońskie działka, ale bardzo, bardzo zbuffowane. Wystarczy naprawdę niewiele, żeby posłać nas tutaj ku glebie. Dobra, jest J7W. To jest samolot bardzo szybki, jak widzicie całkiem... No ja wiem, czy nie, że się wznosi, no, od nas gorzej, ale startował pewnie z powietrza. My startowaliśmy z lotniskowca, no w końcu Royal Navy.
musi startować. Troszkę się zagadałem. Musi startować, kurczę, z lotniskowca. Dobra, spróbuję na niego spaść, bo tutaj robię jakiś taki ciasny manewr. Zobaczcie, jak ja tutaj akrobację robię nim. Naprawdę to jest niezła masakra, co się tutaj odstawia w tym samolocie. Trafić tego gościa. Nie będzie prosto. I dorwać go nie będzie prosto. Zobaczcie, jak on teraz nam odskoczy. Więc ja już go sobie zostawię. Tu jest kolejny. Idziemy do góry, zobaczcie. On nie wyrobi czegoś takiego, po prostu się rozerwie. Już myślałem, że mi gość, że się rozbijemy, że mi przetnie skrzydła. Trzeba naprawdę mocno i szybko to zrobić, nie ma szans. Żadnych szans nie ma tutaj w ogóle nawiązać walki z Ryzenem. Dobra, gdzieś się troszkę pod kątem go braliśmy. I no kiepsko to mu wyszło. Dobra, teraz spadamy. Co prawda jest problem tego typu, że ucieka nam paliwko. Od A6M5 to jest właśnie to, co mówiłem. To jest typowy dogfighter i od niego sobie uciekniemy. Może się jeszcze nam tutaj, jeśli chodzi o paliwo, zaraz... Teraz to naprawi, uszczelni się po prostu. No, od A6 sobie damy dyla. Spada coraz, coraz wolniej, mniej więcej tak samo. Właśnie po to się bierze 30 minut. Na takie sytuacje. Jakbyśmy mieli 20, to już by było nieciekawe. Już by była sytuacja taka niebezpieczna dla nas. I tak możemy jeszcze sobie nawet z takim wyciekiem dosyć długo powalczyć. Oczywiście ciutkę nam to tam pogarsza wznoszenie, kręcenie, ale jak widzicie, dużo ilość paliwa ratuje życie. Chyba tego gościa rozwalą, zanim do niego dolecę. Chociaż może będzie chciał, nie wiem, tutaj ma, już nieciekawą sytuację. Za dużo z nas tutaj na niego siadło. To jest to, o czym mówiłem w poprzednim filmiku. Zobaczcie, możemy tego gościa bardzo szybko dorwać. No kurczę, panowie, już go miałem, no. Niestety trochę się spóźniłem, szkoda było strzelać. No było brutalne, nie da się ukryć. Tyle samolotu gościa wzięło na cel, to nie miał zbytnio szans. Patrzmy, co tu się w ogóle dzieje. Jest jakiś James Bolter, który tutaj nas kosi. Fajnie by było, jakby szybko lotnisko zostało przejęte, z tego względu, że no, przydałoby się uzupełnić zaraz pewnie i paliwo, bo widzę, że nie chce mi się uszczelnić. Chyba mi się nie uszczelni. Więc zobaczmy, te wojska zanim to zajmą, to jeszcze trochę minie. Dosyć długo. Dobra, moi drodzy, to ja na chwilę spauzuję, bo pewnie będzie tutaj trochę nudy. Odpauzuję, jak już coś się będzie działo. Okej, mamy jakiegoś przeciwnika, a paliwa już coraz mniej. Więc bardzo możliwe, że to jedna z ostatnich akcji, bo zanim tutaj te lotniska zostaną przejęte, no to ja raczej będę miał przymusowe lodowanie. Nawet dwóch gości jest, więc super. Dobra, nie będziemy przesadzać, ale zanurkuję trochę ostrze, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to kurczę wygląda. Trzech gości, no bombowca. O kurczę, no tu grubo ich tutaj, ale bombowca naprawdę nie mam co ruszać, bo to jest. Za mało mam amunicji, żeby mu cokolwiek zrobić. Może spróbujemy na tego. Nie. Tutaj już muszę trochę ostrożniej, bo jak widzicie, przeciążenia wchodzą ostro i wreszcie mi się samolot uszczelnił. Dobra, pójdę teraz do góry, żeby kogoś, o właśnie, na przykład tego gościa wystalować. I spróbujemy teraz spaść na Ki-84. Zobaczymy, czy się uda. Gościu robi naprawdę... Nie wiem, co on robi. Nie spodziewałem się takich manewrów w jego wykonaniu. Co ty, chłopie, tutaj odstawiasz?
niesłychane. No i to no bardzo fajnie, że mi ułatwił sprawę. Nie spodziewałem. Myślałem, że będzie uciekał na prędkość. Dobra, jeszcze tego gościa. Jest szansa dorwać. Jeśli też będzie robił takie cyrki, to jak najbardziej. On będzie chciał by 17 naszą skosić. Tutaj Berkat się nim zajmie. No właśnie, dobra. Mamy jeszcze tutaj ten bombowiec, bo gościa już nie ma. Majestatycznie ta B-17 wygląda. Latanie takim czołgiem to jest naprawdę coś. No dobra, zobaczmy tą G-8. Trzeba będzie, może się uda od przodu. Od przodu najlepiej. Spróbuję strzelać z bardzo bliska. Jest, udało się, super. No to jest optymalny atak. Lepszego chyba nie ma na większość bombowców. Oczywiście są jeszcze bombowce z, a to bardziej samoloty szturmowe, z działkami z przodu. No i to jest, wiecie, ryzykowne, bo po prostu mogą się odgryźć. A taki bombowiec nie. Dobra, tak, G8. Jeśli leci też naprzód na nas, chyba troszkę tutaj zacząłem się grzać, więc zwolnię. To też będzie można całkiem fajnie przeatakować. Muszę się streszczać, bo mi się, kurczę, dzieciątko chyba budzi. Okej. No nie, tego gościa będzie ciężko, będzie bardzo ciężko go strącić. Raczej on nie może przy takim podejściu rozwalić. Trzeba będzie już zacząć pomału troszkę manewrować. Może nie ma amunicji, też jest taka opcja. No bo to cwaniak, który udaje, że nie ma, chce, żebym podleciał blisko i mnie rozwali. No, zobaczymy, jak będzie za chwilę. W każdym razie, że na lekki respekt czuję. No właśnie, cwaniak. Czyli dobry pilot, może być nieciekawy. Musimy szybko zmieniać nasze położenie, żeby się nie wcelował. Bo ja, kurczę, nie mogę go za bardzo przeatakować. Tam kto inny go bierze na cel. Gdzieś ryzyko dosyć spore jest na strącenie. Może teraz się uda podejść, jak się tam zajął kimś. Nie. A właśnie, dobra, to już nie ma nic do stracenia. Z tych popierdółek. A popierdółki zapaliły. Więc może jeden za jeden, chociaż bet za bet. Zobaczymy. Dostałeś wszystko, co miałeś, stary. Tak jak mówię, jak już nas zapali, to już jest koniec, prawda? No nie ma co zbierać. Zawsze kończą bez skrzydła, ale udało się też chociaż dobrać, tak więc no bitwa całkiem udana, 4 zestrzelenia. Dzieje się. No ten samolot, jak widzicie, naprawdę, o, fajnie gościu wygląda, naprawdę daje dużo frajdy z gry, ale trzeba nim latać ciutkę inaczej niż Spitfire'ami 9 czy 16. Właśnie no, bardziej na prędkości. Nie gra się tak jak Energy Fighterem, no bo on się do tego nie nadaje, ale no sami widzieliście, jak to robię. Ciężko to wytłumaczyć, bo to jest taki samolot pierwszy, z którym się spotkałem, że Dogfighter, który powinien latać i atakować przy większych prędkościach niż normalnie Dogfightery to robią. To jest dosyć ciekawe w sobie i daje taki nowy styl gry, dosyć ciekawy i fajny, dlatego no myślę, że dla części osób Seafire może się naprawdę spodobać i budzić postrach wśród waszych przeciwników, czego wam życzę. Myślę, że może jeszcze go wymaksuję, jeszcze jeden nagram filmik, bo może się jeszcze bardziej zmienić ta maszyna. Jeśli się na przykład zacznie jeszcze lepiej kręcić, no to wtedy, kurczę, to już może być potwór. Jeszcze tylko wezmę sobie tutaj skrzydełka. Może mi będą więcej wytrzymywać. Bo zobaczcie, chodzi mi o to, jeszcze na koniec już pokazuję. No tutaj te ulepszenia, to jest najgorsze, że mi nie pokazuje, co ile daje, bo może dawać dużo przepustnicę. No to nie wiem. Dlatego no, taki bug mały, no ale co zrobić. Zobaczcie, ona już teraz 17,8, a dojdzie do 17. On miał 18, mówię teraz o czas pełnego zakrętu.
I teraz jak sobie weźmiemy, ja mówiłem, że jaki 9 tem dokręcają, zobaczcie, jak 9 tem 18 wymaksowany. Dlatego no, mówię, te statystyki niestety w dużej mierze są przekłamane, albo po prostu on się kręci tak dobrze na przykład na 4000 metrów, 5, 6, 7, nie wiadomo na ilu. Trzeba by to po prostu odpalić testówkę i sobie zobaczyć. Ja niestety nie mam czasu, ale jeśli ktoś was ma i zobaczy, na jakich wysokościach on się optymalnie kręci, albo przy jakich prędkościach, bo na pewno tak też jest, to mi się wydaje, że przy dużych się całkiem nieźle kręci. Tego możecie tak sprawdzać. Dużych, czyli jak na Dogfightera, czyli tam 400-500, no ładnie wchodzi w zakręty, ciasno i mimo tej przeciążeń się nie rozwala. To jest olbrzymi plus. Dobra, troszkę się nagadałem, ale no, tak jak mówię, no taki nietypowy samolot. No, nie spodziewałem się czegoś takiego, dlatego może stąd te podjaranie tą maszyną takie. No cóż, musicie sami go sobie odblokować i zobaczyć, jak się tym cudem lata, bo jest to takie wrażenie jedno z niepowtarzalnych w tej grze. Dlatego no fajnie, że dalej mimo tylu samolotów, które już oblatałem, a jest tego, jak widać, co niemiara, znalazł się wreszcie jakiś samolot, kurczę, który mnie miło i pozytywnie zaskoczył. Oby więcej takich maszyn. No, jeszcze w tym drzewku kilka jest, jeszcze są trzy, dlatego z niecierpliwością będę je sobie ekspił i z miłą chęcią wam je pokażę. A wszystkich, którym filmik się podobał, zapraszam również na mojego Facebooka, na streama, który najczęściej jest o 20:30, gdzieś co drugi dzień średnio. No i zapraszam również do komentowania. Trzymajcie się, wielkie dzięki, cześć!